Siemanko wszystkim na naszym kanale, dzisiaj z Andrzejkiem, waszym ulubieńcem. No co, no przetestujemy sobie dla was wyrzutnie, które są dostępne w markecie Topaz, mianowicie w Topazie. Króluje Maxem. Akurat Maxema dość mało jest na kanale, więc takie teściki się przydadzą. Różne są ceny, w tym roku była promocja. Druga wyrzutnia tańsza, 50% taniej, więc jeśli kupujecie takie drobnice, to naprawdę to nie ma sensu, bo w tym momencie najtańsza jest ta, więc w tym momencie taka kosztuje 10 zł. 19. Z 19, 50% to będzie kosztowała około 9. Ale jeśli na przykład kupicie wyrzutnię za 200, a drugą kupicie na przykład za 190 zł, no to zamiast 190 zapłacicie 90 zł, więc bierzcie na to pod uwagę. Chyba że dobierzecie sobie jakąś trzecią taką wyrzutnię, na menu wpada, więc na to też zwracajcie uwagę. W każdym razie mamy dzisiaj tu takie fajne wyrzutnie, tu mamy Classic Forever, 10 strzałów, taka kosteczka, cena 30 zł. Widzę, to jest skierowane głównie na rynek rosyjski, dużo po rosyjsku jest na was grane. Tak, bo Maxem dużo na Rosję i Ukrainę. Kategoria F2, kod produktu GW218, wynik, myślnik 75. No i dobra, zaraz wam pokażę z bliska, jak ona się prezentuje. Ta wariatka, o, tak ona się prezentuje, popatrzcie, pooglądajcie. No i dobra, Andrzej, opowiadaj o kolejnej. To ja wezmę Silver Strobe. I tylko ląd podstawowy. 16 strzałów, tu będzie kaliber... Tu jest 25. Jeden cały, czyli 25. Tak, 25. No i co? Klasa F2. Wybacz, że ci przerwę, 25 mm, 120 gram. I tutaj jest neku. Nie wiem, nie jest neku. Strasznie dziwne instrukcje są pewne. Straszne, dziwne, dokładnie. Moje, ta jest z 2018 roku, jakby kto pytał. Ta też jest z 2018. Pokaż mnie, panie kolego. F2, GP500. Nie ma gramatury. Data przydatności 2030, więc to jest świeżyna. Gramatura 232. Dobra, pokaż. 50 zł. Cena 50 zł, pokażemy wam z bliska, jak to wygląda. Na bogatości donatorzy dali donajciki. Można było przyszaleć, nie po jednej, nie po dwie, tylko mamy aż 5 kosteczek. Tak to się prezentuje. Dobra, to ja wezmę sobie taką małą, wezmę to. Ta jest bardzo fajna. Nie wiem, czy była, czy nie, bo coś kojarzę. Wyrzutnia nazywa się World Peace, czyli światowy pokój, a w tle pociski od jakiegoś grubego kalibru. Więc fajny, fajny pokój, nie? Kod produktu GW218, myślnik 94, kategorię F2, rok produkcji 2018. Bardzo dużo właśnie instrukcji po litewsku. Kaliber 20 mm, liczba strzałów 12, nek 84 gram. Czyli nie za dużo, nie za mało, ląd tylko podstawowy. Zobaczcie sobie, jak światowy pokój wygląda. Pyk, pyk, pyk. I podstawka, cena 19 polskich ziko. Teraz Andrzej opowie o kolejnej. Kalejdoskop. Kalejdoskop. 20 mm, 20 strzałów. Czas trwania 22 sekundy. Ale to chyba telegram, który nie znajdę. Wyprodukowano w Chinach. Wyprodukowano w Chinach. Już ci mówię, panie kolego, gramatura wynosi 140 gram. Czy to nie jest z tego roku wyrzutnia? Wyrzutnia jest z tego roku. Tak jest, Cassiopeia. No, zresztą można nawet poznać, bo tutaj są takie nowsze oznaczenia. W tych starych w ogóle nie ma oznaczeń. 20 strzałów, kaliber 20 mm, czas strzelania 22 sekundy. Cena. Cena 3 dyszki. Czy dużo, czy mało? Ocencie sami, tylko ląd podstawowy. Tak to wygląda. Pyk, pyk, pyk i cena. I ostatnia, jaką mamy, to... Colorful World. No. Full, 20 też, strzałów, 20 mm. Też cena 19 zł. Kategoria F2 i to jest 2018 roku. Kod produktu GW218, myślnik 93. Thanks. Podstawowy. Gramaturkę podałaś? Nie. Gramatura 84 gramy i tyle. Najlepiej, bo kusiło nas, żeby kupić taką wyrzutnię 49 strzałów, 30 mm, która się nazywa Salut, tak? Nie, Titanium. Titanium. Po dłuższym czasie udało nam się odnaleźć filmik na internecie. Filmik akurat wskazywał na, że te 30 mm strzela jak takie 25 i... A był z papa.
I tyle w temacie. Dobra, zobaczcie sobie zresztą, jak to wygląda z bliskacza. O, pyk, 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 pyk. Mały kalibr, więc z bliska będziemy dzisiaj nagrywać. Nie będę za daleko uciekał z bliziowa. No i tyle, dobra, widzimy się, czy warto którą z takich wyrzutni kupić. Tu najdroższa to 50 zł, kosztuje tak to wszystko do 50 zł. Zobaczymy, czy warto coś zakupić, czy też omijać szerokim łukiem. Według nas. Kolejność odpalania. World Peace. Color Full World. Casio Peja chyba, tak? Kaleidoskop. Classic Fever. I Silver Strobe. Wyrzutnie będą nagrywane z odległości mniej więcej 25 metrów. Stanę sobie dość blisko. Andrzejkowi tylko przyświecę, żeby ląd sobie mógł tam pozrywać. Co? Nie, zostawiam tobie tam przyjemność. Muszę sobie tylko wyostrzyć, jest ostrość. Dobra. Żeby potem nie było, że wiecie, gruby nagrywa na Zoomie, żeby podrasować, czy coś tamto. Gdybym chciał naprawdę coś podrasować, to stanąłbym blisko. Dobra, tutaj chyba przypuszczam, że będzie idealna odległość. Ewentualnie będziemy się później odsuwać. O, Andrzejek tam sobie zrywa. Aha, dobra. Dobra, pierwsza to jest ta, Peace. Dobra, to se świć. Najpierw leci wyrzutnia Peace za całe 19 PLN-ków. Mała z podstawką. Wywróciła się i podstawka nic nie dała, no. Fajna była. Tylko się wywróciła. I widzicie, lekcja na przyszłość. Obstawiajcie wyrzutnie. Gdyby ktoś tutaj stał, no to wiecie, my teraz się śmiejemy, bo tu nikogo nie ma, ale gdyby się w mieście wywróciła i nie daj Boże jakiś samochód by jechał, albo ktoś by z boku stał, nie byłoby zbyt wesoło. Dobra, daleko odleciała. Odpalaj teraz tą Color Wonderful coś. I nawet podstaweczkę... Co? Andrzej teraz obstawia, żeby nie było. No, więc lekcja na przyszłość, obstawiajcie fajerwerki, żeby nie doszło później do jakiegokolwiek nieszczęścia. Dobra. Ale fajna tamta była. Głośnawa. Nawet jakiś finałek miała. Ty, ale powiem ci, głośne są. Głośne, głośne. Jaka teraz będzie? Kalejdoskop. Jeszcze 20 mm, później zaczynamy 25. Więc kosteczki na razie fajne. W wolnej chwili zapraszam was na kanał Mahony bez piny. Link znajdziecie w opisie. Serdecznie was tam zapraszam. A co tam jest? Przekonajcie się sami. Kalejdoskop. Powiem ci, ta jakoś mnie nie porwała. Fakt faktem głośnawa. Jeden efekt zauważyłem, że bardzo szybko znikał, tylko ten crackling dawał radę, ale ta bez szaleństwa jak dla mnie. Nie. Dobra, teraz leci ta okrąglutka Fever, Hiver, jakoś tak. Hot Fever, 916. Wiecie, tu już jest 25 mm, więc tu już powinno być lepiej. I... O! Dupnięcie dobre. Dupnięcie miała dobre efekty. No niezbyt długo się utrzymywały. Brak finału. Taka wiecie, kostka z dyskontu, nie? No i dobra, teraz ta ostatnia leci sztukencja. Odpala ją waść. Andrzej szuka lądu, jest też kaliber 25 mm. Odległość mniej więcej 30 metrów od wyrzutni.
O! O, to jest ładne, to mi się podoba. Tu nie było, jak to się mówi, takiego typowego finału, tylko było przyspieszone parę pocisków ostatnich. Ale ta, jak za 50 zł, fajna była. Fajna była, więc czas na ocenę teraz tego wszystkiego, co tutaj było. Jak oceniamy, jak to wszystko wypadało. Pierwsza kosteczka, jaką żeśmy odpalali, to była ta World Peace. Kostka nawet dobrze waliła, tylko się wywróciła, jak strzelała, jak chciała. Głośna była, miała duże efekty. Nie wiem, gdzie uciekać. Jak za 19 zł, 7 mogę jej dać. Color Full World daje takie 7 z minusem. Cassiopeia. Piąteczka. No ja jej dam 6. No tutaj, no tu już kaliber większy. No to ta już robiła troszeczkę lepszą zadymkę. No ale szczerze, rewelacji na mnie nie zrobiła, więc daję 7 z minusem. No i z tych wszystkich najlepsza właśnie była ta Silver Strop na 8 z minusem. Zasługuje. Ładne migotanie miałeś. Tak, ładne to migotanie miałeś, ten cracking. Więc ta daj radę, tylko obstawiajcie, bo potem latają jak są. No to było na tyle. Pamiętajcie o bezpiecznym odpalaniu fajerwerków. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.